Lato z Radiem. Strefa Gwiazd. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Gdybym dziś zaczęła się niekontrolowanie śmiać, to muszą mi Państwo wybaczyć, bo dziś naszym gościem w Strefie Gwiazd jest aktorka, o której niejednokrotnie słyszałam, że potrafi zarazić swoim śmiechem. Zobaczymy, jak będzie, chociaż ja jestem raczej przygotowana na nierozrywkową, ale na taką rozmowę serio. Aktorka teatralna, telewizyjna, filmowa, znana z niejednego serialu i z wielu wybitnych ról teatralnych. Edyta Jungowska. Dzień dobry. Dzień dobry Pani Edyto. I tak sobie pomyślałam, gdy wiedziałam, że już Pani przyjdzie, to zamknęłam oczy i pomyślałam sobie moje pierwsze skojarzenie z Panią. Rola w Teatrze Telewizji, Amadeusz, tak. Młoda, żywiołowa, spontaniczna, energetyczna żona młodego Mozarta. I ja do tej pory słyszę ten Pani śmiech i widzę te sceny pod stołem i w wielu innych miejscach. Jest coś takiego, że człowiek widzi wiele spektakli teatralnych, o których się zapomina, a zostają takie role i takie spektakle, o których się pamięta. Wtedy Mozarta zagrał Zbigniew Zamachowski. Tak, tak, tak. No ale zanim do tego doszło, to rzeczywiście to Maciek Wojtyczko zaproponował mi tę rolę. Ja wówczas grałam w egzaminach studentów, już jako zawodowa aktorka, będąc w teatrze u Adama Hanuszkiewicza. Wróciłam też na moment do szkoły i tam grałam w etiudach studenckich reżyserów i przyszłych młodych reżyserów. I rzeczywiście na jednym z egzaminów zobaczył mnie Maciek Wojtyszko i zaproponował mi tę rolę. Potem zaczęła się długa, ciężka praca, w jaki sposób pracować nad tą postacią, kto to ma być. I rzeczywiście w szkole teatralnej pamiętam, że zanim mieliśmy próby tutaj w telewizji, to mieliśmy po prostu próby ze Zbyszkiem w szkole teatralnej, w sali szkoły teatralnej. Także trochę jakbym wróciła do szkoły, ale nie było szkolnie bynajmniej, bo Maciek jest reżyserem, który bardzo otwiera, który daje bardzo dużo swobody, a jednocześnie jesteś tak pod takim czujnym okiem i że wiesz zawsze, że takie lekkie pchnięcie w jakimś kierunku poprowadzi ciebie na wiele kroków. Ale tak? Zanim była ta szkoła teatralna, to wcześniej była szkoła przy Teatrze Ochoty, słynna szkoła Machulskich. Ognisko, tak. Ognisko Teatralne. Kiedy Pani poczuła, albo kiedy Pani wiedziała, że tak, to jest ten kierunek, chcę być aktorką? Nie, ja to tak nie wiedziałam, że ja będę aktorką. Ja chodziłam do szkoły muzycznej. To ognisko teatralne przez przypadek trochę? Nie przez przypadek. Chodziłam do szkoły muzycznej i grałam na skrzypcach i już w 7-8 klasie rzeczywiście był taki moment, że powstał kabarecik szkolny, a ponieważ w naszej klasie było bardzo, bardzo dużo dziewczyn, generalnie mieliśmy chyba, nie pamiętam, ale z 3 chłopców, może 4 i tak to były same dziewczyny, no i to był taki kabarecik, gdzie same dziewczyny występowały, 4 dziewczyny śpiewały. To prawie tak było jak grupa Vox, tylko w damskim wydaniu. Perkusistka, no, dziewczyny też grały, tak, na fortepianie, na pewno była perkusja, fortepian i chyba, nie wiem, czy to była wiolonczela, jakiś na pewno jeszcze smyczkowy instrument. No i troszeczkę było takiego rozprężenia, już nie tylko muzyka klasyczna, którą bardzo, bardzo lubię, a szczególnie teraz już ostatnio bardzo lubię i bardzo jakoś tak wypoczywam przy muzyce klasycznej. I wtedy tak otworzyliśmy się na taką współczesną muzykę. Mieliśmy bardzo utalentowaną polonistkę, która uwielbiała pisać takie rymowane wiersze i pisała różne historie ze szkoły i do tematów muzycznych znanych. My śpiewałyśmy, układałyśmy po prostu piosenki i śpiewałyśmy o szkole, na przykład do muzyki piosenek pana Rosiewicza, na przykład. No i występowałyśmy w różnych szkołach, w różnych domach kultury, już nie tylko w filharmonii, już nie tylko z chórem, ale tak jakby w takim solo, bo już 4 dziewczyny to solo. I wtedy pamiętam, że właśnie pani polonistka już w 8 klasie, bo to były 2 ostatnie lata, powiedziała, że jest talent, tak, jest potencjał. Że ja powinnam iść do ogniska Haliny i Jana Machulskich i że ja powinnam być aktorką. I ja się po prostu pamiętam, że wtedy bardzo, bardzo zdziwiłam. I tak zostało? Do szkoły teatralnej dostała się Pani za pierwszym razem? Do szkoły teatralnej dostała się Pani za pierwszym razem? Tak, no ale wcześniej były 4 lata u Haliny Machulskiej, tak naprawdę jeden nadprogramowy, bo to ognisko trwało 3 lata, ale ja poszłam z kolegami, którzy byli ode mnie starsi. Większość naszej grupy to były dzieci z 2. klasy liceum, ja byłam w 1. klasie liceum. Wróćmy do tego, co się dalej działo i do tego śpiewania. Pani powiedziała o tym kabarecie, a później przecież był Wrocław, przegląd piosenki aktorskiej. O, to jeszcze długo, zanim był Wrocław, to najpierw przede wszystkim byłam u Adama Hanuszkiewicza i to był taki najważniejszy wątek mój teatralny. Ja myślę, że taka pierwsza praca w teatrze jest szalenie ważna. Ja zresztą uważam, że... Mówiło się o pani także, no nie tylko o pani, bo tych aktorek Hanuszkiewicza trochę była, ale z tego młodszego pokolenia pani była chyba jedyną aktorką, mówiło się aktorka Hanuszkiewicza. To było bardzo miłe. Rzeczywiście Adam Hanuszkiewicz bardzo dużo o mnie mówił. Ja pamiętam, siedziałam w domu rodziców, bo wtedy jeszcze mieszkałam z rodzicami po studiach i oglądam telewizję, a patrzę, Adam Hanuszkiewicz występuje w Pegazie, taki był znany kulturalny program i mówi otóż, że będzie spektakl Zapolska za Polska. Jedną z dużych ról zagra młoda, utalentowana aktorka Edyta Jungowska. Ja tak, niemożliwe. I nawet jak już byłam już u Adama Hanuszkiewicza, pamiętam pierwszy sezon, po pierwsze zetknięcie się z kolegami, po pierwsze zetknięcie się z tak wielką osobowością, jaką był Adam Hanuszkiewicz, to było dla mnie bardzo ważne i takie przyjęcie, że otóż to teraz ja podejmuję pewne decyzje w ramach jakby pracy nad rolą, że to już nie jest szkoła, już nie zadajemy tak wielu pytań, już teraz musimy proponować, a Adam Hanuszkiewicz jakby ulepia tę całą i nad tym czuwa. No i rzeczywiście ważne było, żeby Adam Hanuszkiewicz się nie nudził, tak? To żeby po prostu miał, to znaczy, jakby to powiedzieć w skrócie. W skrócie było ważne to, żeby prowadzić, proponować coś, nie czekać na propozycję od reżysera. To był taki pierwszy moment, taki pierwszy mój taki klik, bym powiedziała, kiedy pomyślałam sobie, no tak, ty już skończyłaś szkołę teatralną, to już jest czas, że już nie zadajesz pytań, to nie jest nauka. To już, i musisz się w tym znaleźć, już jesteś w profesjonalnym teatrze, a muszę powiedzieć, że Adam Hanuszkiewicz był dla mnie bardzo łaskawy i w tym sensie, że rzeczywiście uwagi, które dawał, były bardzo ciekawe. Ja pamiętam jedno zdanie pani Ireny Kwiatkowskiej, którą miałam przyjemność jeszcze poznać i zagrać w takiej sztuce SEAN, w której pani Irena Kwiatkowska grała główną rolę, że Piotr Gąsowski wtedy, pamiętam, grał też jedną z głównych ról, Adam Hanuszkiewicz reżyserował. I pamiętam, że pani Irena Kwiatkowska powiedziała tak, że to jest przedziwne, że jak siedzisz na widowni i Adam Hanuszkiewicz daje uwagi innym aktorkom, to myślisz sobie, genialne, świetne, też bym tak chciała. Jesteś na scenie i myślisz sobie, Boże, wszystko mi zepsuł, wszystko mi poprzestawiał i jakby zupełnie inaczej to traktujesz w momencie, kiedy jesteś w środku, ale to jest bardzo inspirujące, bo taki komfort, że wszystko masz ułożone, też nie jest, ja przynajmniej takiego komfortu specjalnie nie lubię. Myślę, że fajnie mieć ułożone coś, mieć zrobiony taki szkielet. Ja często porównuję w ogóle rolę do takich matematycznych, no, równa. Nie? Pewne rzeczy są takie, że po prostu gdzieś coś musi być, żeby wyszła jakaś suma, tak? W przypadku, kiedy to jest dodawanie na przykład. Wspomnę tylko jeszcze o roli balladyny, tytułowa balladyna właśnie w spektaklu również Adama Hanuszkiewicza. Później przyszedł czas na taką bardzo dużą popularność i tutaj musimy powiedzieć, chociaż jestem przekonana, że Państwo doskonale pamiętają, słynna, ciepła, delikatna, wrażliwa siostra Bożenka, a jednocześnie z charakterem serial Na dobre i na złe. 10 lat grania, czy dłużej? Chyba więcej, nie pamiętam. Natomiast to w ogóle to bardzo śmieszne, taka masowa popularność, prawda? Taka ciepła, łagodna, a tak naprawdę pamiętam pierwsze... Ale z temperamentem. Tak, pierwsze moje rozmowy z Lucyną Kobierzycką, moją ówczesną agentką i rozmowy z wówczas ze scenarzystami, że to ma być taka charakterna, temperamentna dziewczyna. Mnie wówczas A pani Łebkowska zobaczyła w Teatrze Telewizji, gdzie miałam przyjemność grać jedną z głównych ról razem z panią Krystyną Jandą w takiej sztuce Od czasu do czasu, którą reżyserował Julek Machulski. No i w tej sztuce rzeczywiście tam jestem bardzo temperamentna, więc myślę, że to było tak, że było zapotrzebowanie na to, żeby była jakaś taka dziewczyna z biglem, taka szalona i wcale niełagodna i wcale nie ciepła. To tylko... Mnie się wydawało zawsze, że siostra Bożenka była taka ciepła, ona... duże serce, temperament, ale tak? Ale w takim temperamencie, ale w takim, takim mówieniu pewnych rzeczy wprost. Ja myślę, że to taka rola, którą scenarzyści chcieli prowadzić i taką chcieli wprowadzić do tego szpitala, żeby coś się tam zadziało. Pamiętam, Ilona Neurkowska zadzwoniła do mnie i mówi tak, ja bym chciała, żeby to taka była, wiesz, dziewczyna z biglem, taka szalona. I to mi się bardzo podobało. Gdy się długo gra w jednej produkcji, to można trochę się znudzić, można zatęsknić za czymś nowym. Po tych 10 czy nawet więcej latach pracy na planie serialu Na dobre i na złe, postanowiła pani trochę odpocząć? Ja powiem tak, no, cały serial w ogóle zmienił swoją całą, znaczy większość obsady tak, więc to jest tak, że no, większość starej ekipy po prostu już w ogóle nie ma na planie. Bywać w Leśnej Górze. No i to jest jakimś takim naturalnym, myślę, taką naturalną sytuacją, aczkolwiek nikt się nie spodziewał, kiedy zaczyna, znaczy ja się nie spodziewałam na pewno, ale myślę, że większość kolegów aktorów też nie, że to będzie serial, który będzie tyle trwał. Ja wiedziałam, że są na przykład produkcje w Niemczech, takie długotrwałe, tak, że to trwa latami, ale wówczas, wtedy na początku lat, jeszcze na początku lat 2000, to nie było takiej sytuacji, że były takie długotrwałe projekty. No później był krótszy serial, chciałam o tym serialu wspomnieć, tytułowa rola Judyty. Tak. Ja wam pokażę, ale ze względu na piosenkę, którą pamiętam do tej pory i brzmi mi w uszach tak bardzo przejmującą pani zaśpiewała, to pamiętam. Tak, to była taka piosenka świetna, zresztą przetłumaczona przez Jacka Suta w znakomitym tłumaczeniu i która była takim troszeczkę takim, bym powiedziała, moim wkładem, moim pomysłem do tego serialu. I ja nad tą piosenką już tak się pochylałam długi czas, więc to się tak okazało, że akurat przyszła taka okazja, żeby w tym serialu tę piosenkę zaśpiewać. Natomiast rzeczywiście to była taka przygoda intensywna, bym powiedziała, i moim zdaniem ten serial wyszedł bardzo, bardzo fajnie i szkoda, że takie... I tu akurat bym powiedziała, że szkoda, że nie miał kontynuacji, bo miał na to absolutny potencjał i w obsadzie świetnej, i Ola Konieczna, no i wielu, wielu fantastycznych kolegów aktorów i rzeczywiście to była gigantyczna praca wykonana. I ja bardzo mile wspominam ten serial. Później przyszedł czas, że trochę pani zniknęła i z teatru, i z telewizji. Jeszcze były seriale, była taka ulica. Jeszcze, ale później przyszedł ten taki moment Codzienna, pamiętam. Tak. I poświęciła się pani czemuś zupełnie innemu. Można o pani powiedzieć, że jest pani miłośniczką twórczości Astrid Lindgren? No, tak się stało. Ja byłam zawsze miłośniczką twórczości Astrid Lindgren, bo to była autorka Pippi Långstrump, a Pippi Långstrump była bohaterką chyba jedyną, kiedy ja byłam dzieckiem, bohaterką taką, no, dziewczynką, tak? Dziewczynką, która po prostu wszystko może, jest bogatą sierotą, uwaga, bo tutaj złamany kompletnie stereotyp bycia sierotą. W tych książkach jest szalona, jest bogata, jest samodzielna, jest najsilniejszą dziewczynką na świecie, więc to była bohaterka no, kilku pokoleń, moim zdaniem, bohaterka dziewczynek. No i taki był pomysł, że ja przeczytam Pippi Långstrump, a potem się okazało, że na Pippi się nie skończyło i że po prostu przeczytałam większość, na pewno najlepszych książek Astrid. I wtedy postanowiłam, właśnie, to był ten moment, kiedy wzięła pani trochę swoje sprawy w w swoje ręce. Założyła Pani wydawnictwo. Tutaj, drodzy Państwo... To są ostatnie nasze produkcje, tak, rzeczywiście to są przygody detektywa Blomquista. Tak od tyłu zaczniemy, to jest, są trzy książki dla takich dzieci w wieku 8-12 lat. No i taki kryminał dziecięcy, gdzie Astrid Lindgren bardzo tak poważnie traktuje młodego słuchacza. Ale zaczęliśmy od Dzieci z Bullerbyn, od Pippi i żeby było śmiesznie, to okazuje się, że Dzieci z Bullerbyn są totalnie znane w Polsce, ale wcale nie tak znane w Szwecji, jak, może inaczej, znane, ale nie tak popularne w Szwecji, jak są w Polsce. To są nasze, ostatnio przeczytałam dalszy ciąg Emila ze Smalandii, drugą i trzecią część Nowe Psoty. To jest świetna książka, bym powiedziała taka, jak ktoś lubi klimaty trochę wiejskie, bym powiedziała, albo i letnie, bo bardzo często właśnie tutaj akcja w różnych porach roku odbywa się, ma miejsce w Emilu. Natomiast Emil jest ogromnym psotnikiem i takim dzieckiem z charakterem. I to jest książka, w której Astrid Lindgren opisała tak naprawdę przygody swojego ojca, który spędził dzieciństwo właśnie w takim sporym gospodarstwie w Szwecji, ale kto zna Emila, to też może być w wersji też telewizyjnej. Natomiast Dzieci z ulicy Awanturników to była, pamiętam, moja lektura z pierwszej klasy. To też piękna książka, taka króciutka dla takich maluchów. I jeszcze trzecia część Emila, no właśnie, jeszcze żyje Emil. Tak. Ach. Chciałam zapytać Panią, czy Pani się przyjaźni z Piotrem Fronczewskim? Powiem tak, znam Pana Piotra Fronczewskiego, bardzo się lubimy, natomiast rzeczywiście udało mi się zaprosić Pana Piotra, żeby był głosem Ericha Kästnera. To jest drugi fantastyczny pisarz dziecięcy, Erich Kästner, i Piotr Fronczewski przeczytał kilka książek, a my wydaliśmy nie tylko w wersji dźwiękowej, ale i w wersji właśnie samej książki z płytą, z przepięknymi rysunkami pani Joanny Rusinek. Także rzeczywiście przepiękne w takim starym retro stylu książka, w takim, to była książka, w której, ja powiem szczerze, to pierwsza książka, którą udało nam się tak jakby wydać, ale też z pięknym papierem, z pięknymi rysunkami, rzeczywiście... To takie Pani dziecko. To jest trochę takie moje dziecko. Dziećmi są moimi raczej audiobooki, bo z tym jestem związana po prostu przez to, że czytam i znam się na tym, tak? Natomiast książki to była taka przygoda zupełnie przy okazji i rzeczywiście udało mi się pozyskać też wielu ludzi, którzy fantastycznie mi pomogli, i redaktorów, ale przede wszystkim książka jest przepięknie wydana i jest świetna. Skoro o takich artystycznych dzieciach mowa, to czy Pani rzeczywiste dziecko, syn, pomaga przy tym? Nie, Wiktor się zajmuje już swoimi sprawami. On rzeczywiście, kiedy był mały, to ja prosiłam go, żeby przesłuchał audiobook, żeby i wydał zobaczył pierwszą ocenę, wydał pierwszą ocenę, czy mu się nudzi, czy nie. On był trudnym słuchaczem, natomiast uwielbiał Piotra Fronczewskiego i... Kto go nie uwielbia? O tak, to całe dzieciństwo spędził słuchając Piotra Fronczewskiego i nawet tu zdradzę, może nie będzie zły, że nawet jak miał już kilkanaście lat, to też zasypiał z głosem Piotra Fronczewskiego. Także mnie było bardzo trudno przebić Piotra Fronczewskiego. Syn teraz już... Syn jest dorosły, już teraz nie słucha audiobooków dla dzieci. Natomiast no, rzeczywiście to jest bardzo trudna praca. Nam się udało też pozyskać świetnego rysownika, pana Piotra Sochę. I rzeczywiście te rysunki są tutaj piękne. I to jest taki, jakby taki nowa szata graficzna. Mi się wydaje, że tak jakby odmłodziła te wszystkie. Kiedy spojrzałam dzisiaj na Pani korale, to one skojarzyły mi właśnie się z Astrid Lindgren i z tymi okładkami bardzo, bardzo kolorowymi. Jest jakiś związek? Związek jest, ale taki zupełnie rodzinny, że okazuje się, że żona pana Piotra Sochy właśnie podarowała mi ten naszyjnik, także bardzo, bardzo taki szalony. Myślę, że to jest taka rodzinna cecha, że ta twórczość, znaczy Piotra Sochy, to jest wybitna i rzeczywiście i taki pewien rodzaj takiego szaleństwa. Proszę zresztą też zobaczyć, to były takie pierwsze okładki, zabawki, gdzie ja jestem, a wokół mnie krąży ten świat dziecięcy. Właśnie ten kolorowy świat, tak. Kolorowe, fantastyczne, z takim skrótem myślowym. Płyty i twórczość Astrid Lindgren zajęła Pani sporo czasu w ciągu ostatnich lat, ale miłośnicy Pani talentu będą mieli już niebawem okazję znów zobaczyć Panią na ekranie telewizora. Bardzo popularny serial telewizji polskiej Ojciec Mateusz. Nie wiem już, który serial. Pani w tym serialu pojawi się. Tak. Troszkę zagości Pani na dłużej. Co możemy powiedzieć? Króciutko. Możemy powiedzieć, nie wszystko możemy powiedzieć, bo okazuje się, że umowy są tak skonstruowane, że nie wolno, zanim ten odcinek nie będzie wyświetlony. Ale możemy powiedzieć, że będę, a już powiedzieliśmy rano, to proszę, bo Pani przerwałam Pani. Może to zostawmy, ale powiedzmy jeszcze, gdzie niebawem w teatrze Panią będzie można zobaczyć. Będzie mnie można zobaczyć w teatrze. Zagram w takiej sztuce, która już jest grana, nazywa się Cudowna Terapia, to jest taka komedia. Gdzie będziemy na pewno grali w październiku, chyba na Śląsku, już nie pamiętam, będziemy grać w Białymstoku, gdzieś chyba w środkowej Polsce. I w Warszawie nie wiem. Również. W Warszawie pewnie też, więc Cudowna Terapia, tutaj zagoszczę w tej cudownej terapii i będę się, mam nadzieję, że będzie to miły powrót taki teatralny. Natomiast na zakończenie taki wątek związany trochę z radiem, z Festiwal Dwa Teatry. W ubiegłym roku otrzymała Pani tam nagrodę za rolę w filmie Lekcje Miłości. Tak, w teatrze. W tym roku również Stowarzyszenia Krytyków Międzynarodowych Teatralnych. Więc jeśli Państwo chcą, to tę rolę i Panią Edytę również można tam zobaczyć. Można zobaczyć na VOD w TVP to Lekcja Miłości razem z Ewą Dałkowską w reżyserii Rafała Sabary. Także bardzo piękna sztuka, świetnie napisana. Bardzo jestem zadowolona, że miałam taką szansę wystąpić w dwuosobowej, bardzo trudnej, skomplikowanej i bardzo ciekawej roli. A dziś Edyta Jungowska w studiu Lata z Radiem 2019. Bardzo dziękujemy za tę wizytę. Bardzo dziękuję. Tradycyjnie zapraszamy do naszej tablicy. Już idę. I autograf. Okay. Lato z Radiem. Strefa Gwiazd.